Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i jeśli obserwujecie mojego Instagrama, to pewnie wiecie, że byłem razem z Gaenali w Londynie. Byliśmy tam w pewnym celu, ponieważ zostaliśmy zaproszeni na przedpremierowy pokaz pewnej gry. Tematykę gry pewnie znacie, po miniaturce. Jest to gra Jurassic World Evolution. Tak, to ładnie powiedziane. No i zostało nam pokazane nowe DLC do tej gry. I powiem wam, że gra naprawdę, naprawdę mi się spodobała, co zresztą zaraz zobaczycie, ponieważ nagraliśmy dla was pierwszą misję z tej gry. No to co, mogę was tylko zaprosić do filmu. Tak więc witam was raz jeszcze razem z Gaenali. Witam. No i słuchajcie, jesteśmy w Londynie. Musicie nam uwierzyć na słowo, bo nie mamy żadnych kamerek, bo w sumie nie można chyba tego nagrywać. Tak w sensie kamerkami. Ale dobra, słuchajcie, witamy was w Jurassic World Evolution. Jest to gra, w której budujemy nasz własny park jurajski, czyli nasz własny rezerwat z dinozaurami. No i słuchajcie, zostaliśmy zaproszeni przez twórców tej gry, abyśmy mogli przetestować nowe DLC do tej gry. Nowe DLC, które nazywa się Powrót do Parku Jurajskiego. Co to DLC ma w sobie? Zaraz wam wszystko opowiemy, ale najpierw musimy zacząć grę, bo powiem wam szczerze, ani ja, ani Gaenali jeszcze w tą grę nie graliśmy, nawet w tą, wiecie, podstawową. Potwierdzam. Tak więc cóż, kampania. No i dobra, co nas czeka? Co nas czeka? Jeśli to jest gierka podobna do City Skylines, to ja się będę... No dobra, jesteśmy w grze. Co Chocolate, tu ale się ja tak robi? Naprawdę nie wiem, co tu się ma robić. Właśnie ja też nie wiem, poczekaj. As you can imagine, everything is a wee bit of muddle in the Isle. Dobra, to są jakieś tam dialogi, ale ja chcę tylko powiedzieć, że to ty grałeś w City Skylines i ja nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. To są aktorzy z... Znaczy aktorzy, bohaterzy, bohaterowie no. z filmu. Dr. Ian Malcolm, John Hammond. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał Park Jurajski, ten taki oryginalny Park Jurajski. Ale jeżeli was ogólnie temat dinozaurów nie interesuje, to nie martwcie się. Wydaje mi się, że może jednak znajdziemy coś dla siebie i dla nas i dla w ogóle wszystkich. W końcu ja tutaj jestem i na pewno znajdziemy jakieś urocze dinozaury, które możemy, nie wiem, na przykład dotykać i się z nimi przyjaźnić. Prawda, Czoklet? Każdego dinozaura możesz dotknąć i się z nim zaprzyjaźnić, ale on ci rękę odgryzie i będziesz miała tyle. Chwila, poczekaj, bo jest misja. Zrób Arrival Helipad, czyli stację lądowania helikopterów, połącz ją ze ścieżką. I zbuduj Ranger Outpost, czyli taki jakby domek strażników, coś w tym rodzaju. No ja na razie też nic nie rozumiem, dobra, ale no okej, okay, zobaczymy. To teraz jak się buduje? Mapa, czy jest tu jakiś budynek do budowania? Spróbuj to pierwsze może, co? A nie? Poczekaj. Arrival Helipad. Musimy szukać czegoś, co się nazywa Arrival Helipad. Może tutaj mapa? Nie. Control Room? Chyba wiesz co, też to jest nie. pierwsza misja, a jak ty nie ogarniesz, to spokojnie, ja... Spokojnie, po prostu całą naszą nadzieję. Samouczek. Tak. Ja całą naszą nadzieję już widzę, jak to będzie wyglądało. O nie, dobra. Enclosures Operations. O! To jest Ranger Outpost, dobra, i Arrival Helipad. Dobra, super, mamy wszystko. Widzisz, jak ja jestem mądry, ja jestem bardzo A po co nam mądry. Helikoptery w sumie w tym parku? No bo słuchaj, bo ty... Aha, nie oglądałaś Parku Jurajskiego. Słuchaj, Park Jurajski to jest ogólnie wyspa, na której są dinozaury. To jest jedyna wyspa na całym świecie. Zostały jakby te dinozaury wyłożone, wyhodowane. Żeby nie mogły uciec i oczywiście, żeby nie mogły, nie wiem, mordować ludzi na świecie, więc... Czy będą grube zamknięte... dinozaury? Czy będą małe dinozaury? Chyba tak. Okej, okay, to możemy dobra, tutaj ale zostać. Poczekaj, bo ja się muszę tutaj... tak? A może po tej stronie drugiej, zobacz, tutaj. Chociaż nie, tu chyba nie ma miejsca. Dobra. Wiesz co, zdecyduj się już, postawmy no, tutaj jest dobrze. Tutaj, okej. Okay. Pyk. No, klik. O, super. To dobra. Wygląda jak taka dziurka od klucza, nie? Troszeczkę, ale teraz trzeba to połączyć chyba ze ścieżką. Dobra, czy to jest jak w City Skylines? O, jest jak w City Skylines, dobra. Damy radę. Wiesz co, ja tutaj się mogę przyznać, że w ogóle twojej serii z City Skylines nie oglądałam. Widzę... No bo ty się nie interesujesz grami dla ludzi, którzy mają 200 IQ. O, przepraszam bardzo, ja wolę bawić się w Bobasa.
szczerze, powiem ci, że ta gra mi się już bardzo podoba, naprawdę. W sensie ja bardzo lubię gry typu Cities Skylines, typu jakieś tajkuny, gdzie się buduje coś. A ja czekam na urocze dinozaury. Gdzie one są? Gdzie są grube i małe dinozaury? Dobra, naprawmy najpierw naszą... co ja musimy budować? O, jest, dobra. Ranger Outpost. Gdzie to teraz? Powiedz mi, Czokle, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, gdzie to postawimy? Przecież to jest tylko budynek. Znaczy nie, bo to jest wieża strażnicza. Tutaj są ci pracownicy, oni będą jeepkami jeździć. Wiem, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Możemy to po prostu postawić i to będzie stało. Znaczy no możemy, no, ale oni muszą mieć dobrą drogę. O, a, no tutaj, przepraszam bardzo. Przy ogrodzeniu, żeby nie przeszkadzało. I robimy ścieżkę stąd do... Dokąd? Do tego, do budynku chyba, ale nie? Ale gdzie tu jest wejście? No ale no, tam, gdzie się wchodzi, nie? Stąd... O, tu, dobra. Słuchajcie, jeśli ktoś to ogląda, ktoś to grał w tą grę, albo ktoś to ogląda tu innych youtuberów i teraz patrzy na nas i myśli, matko, co oni robią? Dobre, ale mamy kolejną misję, więc trzeba się zająć. Słuchaj, najważniejsze, żeby teraz twórcy gry, które tutaj chodzą dookoła nas, żeby nie patrzyli się, co my tu robimy, bo jeszcze nas wyrzucą za to, że nie potrafimy grać. Dobra, spokojnie. Mamy teraz trzy kolejne misje. Naprawić zniszczony tak, Visitor Center. Tak, widzę, że ty już próbujesz tak jakby coś tutaj klikać, ale... Tak, czekaj. Repair the damaged geothermal... Aha, geotermalna sta... nie siłownia. Elektrownia. I musimy naprawić zniszczony Velociraptor Pen, czymkolwiek to jest. Dobra. Gdzie się naprawia? No halo? I podróż po wszystkich opcjach gry trwa dalej. Naprawa jakaś? W ogóle dostaliśmy opcję jakiegoś Tranquilition Darts. Tranquilition to jest uśpić. Uśpić? Ale nie wiem, co moglibyśmy uśpić. No te dinozaury możemy usypiać. Ale dlaczego mielibyśmy uśpić? Strzałki. One są malutkimi. They're babies. To są malutkie bobasy, którymi się trzeba zajmować. Czy ty widziałaś kiedyś dinozaura? Widziałam, ale czy widziałaś, można... jakie mają zęby? Ale przecież można na przykład, żeby się wychowywały przy ludziach i wtedy będzie je można... Wiesz co, to uważam, że ta gra w ogóle... Nie, ja liczę się tylko na gry, w których można dotykać zwierzątka i się z nimi bawić, a to, co się tutaj dzieje... A potem cię mordują, rozćwiartowują cię na te kawałeczki i zjadają ale i zobacz, dzielą się ze swoimi dziećmi, ale swoimi mieszczonkami, tak. Zobacz, ja wiem, że tutaj te rzeczy robisz, ale posłuchaj mojego wywodu, że koty są również takimi... No były zwierzętami, które... Tutaj nie. Koty były też kiedyś zabijakami i teraz można, są kochane i wspaniałe, więc dinozaury prawdopodobnie też tak można zrobić. Prawda? Dobra, chyba problem zażegnany. Mamy tutaj Ranger Team. Jest! Dry Vehicle. Vehicle. Czy możemy jeździć? Chwila. No chyba tak. No ciśnij coś. Fajne radyjko leci. No naciśnij coś. Chwila. Medicate, tranquilize. Czyli to jest jakoś uśpić i medykować te dinozaury chyba, nie? Tak, i jeszcze mamy opcję flary, to jest dodane w tym DLC, że możemy wystrzelić flarę, jeśli na przykład dinozaury nas gonią i one za tą flarą pobiegną i nas zostawią w spokoju. To jest jedna ale z tych rzeczy. Ale one na to nie zasługują! Na co? Na gonienie za flarą? Co jest złego w gonieniu za flarą? O, patrz, Reaper. Ale wiesz klik? Co? W sumie, naprawiają. To ta flara to może być tak jakby taka piłeczka dla pieska. Jakby, że będziesz tak, ten taki, lecisz dinozaurze, lecisz za nią i to zaraz taki, jej. Tak będzie. Ja jeszcze w ogóle nie zobaczyłam żadnego dinozaura, więc czekam tylko na to. Dobra, w takim razie mamy jeszcze dwie rzeczy do naprawienia. No gdzie nie po drodze, mój ogród, po moim ogrodzie idziesz, po trawie, panie, nie widziałeś pan tabliczki, że nie można po trawie jeździć? Można po trawie jeździć, proszę tutaj nie przeszkadzać, jestem, mam jeepka i jesteśmy w ogóle tutaj szeryfami tego ośrodka i możemy robić co chcemy. Nie wydaje mi się, że tak dobra, działa, jeszcze ale może Velociraptor Pen, gdzie jest to Velociraptor Pen, które mamy naprawić? Nie wiem, ale tu jest woda. Kurczę, nie wiem, może tu chodzi o naprawę ogrodzenia? No niby patrz, coś naprawiasz, Reaper, nie? Reaper Fence, mamy naprawić ogrodzenie, okej. Okay. To chyba, ale nie, to nie jest Velociraptor Pen, to by było Fence, nie wiem, Velociraptor Fence albo coś, a nie wiesz Pen. Wiesz co, Czoklet, ja siedzę tutaj z tobą przy komputerze, chociaż mam swój własny komputer i mogę nagrywać na swój własny kanał, swoją własną grę, ale stwierdziłam, nie,
ja pomogę temu młodzieńcowi, ja pomogę mu ogarnąć tą grę i co? Dobra, tak naprawdę bałam się, że sama nie będę ogarniać. Podzielisz się z nim swoją przeogromną wiedzą o Jurassic Park, ponieważ oglądałam każdy film i wiem wszystko. Tak naprawdę bałam się, że sama nie będę coś wiedzieć, a tak to mogłabym się ciebie spytać, a jakby była sama przy... kąpie, to byłoby mi strasznie przerażająco. Gdzie my w ogóle jedziemy? Szukam dziur w ogrodzeniu, ale to chyba nie o to chodzi. No ten budynek miałeś znaleźć. O, tu nam się brama otwiera. Chwila, czy to jest to Velociraptor Pen, które musimy naprawić? Czoklet, ale mamy w ogóle coś czerwonego na tym, tutaj na górze ekranu. To znaczy, oznacza, że... To jest klucz francuski, w sensie, żeby naprawić. Nie, o. Zobacz, pazury. O, tudum. Pazury, czerwone pazury. Kolejna misja, czekaj. Zrób research module w centrum wizytacji. Czoklet! Dinosaur thread! Gdzie? Co? Jak? Tak na górze przecież! Dobra, coś wyjeżdżam, się dzieje z wyjeżdżam, proszę mnie. Hej, proszę mamy mnie... dinozaura, musimy się z nim przytulić. Chwila, on jest pewnie biedny, gdzie? Samotny i ten. Gdzie jest? Gdzie on jest? Gdzie ty masz tego dinozaura? No nie wiem, no ale pojawił mi się na górze ekran. Zobacz, umarł! Przez ciebie! Gdzie się dzieje? Gdzie? Co? Jak? No, powinno być... No. Gdzieś klikać? O, tu pokazuje, dobra. Ej, ale to... Halo? Jak to tak mogło być? Co się stało? Przecież pokazywałam ci wcześniej, to przez ciebie. Okej, okay, no zdarza się, no co No co poradzisz? Zdarza się? Ale dobra, musimy jeszcze zrobić Electrified Cable Fence, czyli musimy zrobić nowe ogrodzenie. Ale zamierzasz go po prostu tam zostawić? Tak? Nie, no nie wierzę. Poczekaj, jeszcze musimy zrobić emergency bunker, czyli bunkier dla ludzi chowających się. No tu masz tego. O, morduje ludzi. Bo on się boi! Zobacz jaki słodzie, jak zabija biednych. O, jak zabija ludzi! Ojoj, jak słodko! Jaki dinozaurek kochany! Bo on się boi, to prawdopodobnie oni go przestraszyli. I zobacz jaki on od razu ucieka, bo on wie, że zrobił źle. To jest maszyna do zabijania, dinozaury! Są stworzone do zabijania! Dlaczego nie ma nie gry, ich której można ani... przytulać dinozaury? Wiesz co, była taka bajka kiedyś, jakiś dinozaur. Jak się on dino? Nazywa? Coś tam, dinozaur, Nie wiem jaki, ale... Ta baluga to może być twój dinozaur. Możesz się ta baluga ale zająć. Pozwacz, kolejne mamy dinozaury, co się z nimi dzieje? No uciekły z ogrodzenia, mamy dziury w no, ogrodzeniu. No tak, no ale zobacz, one mają jakieś czerwone znaczniki przed nimi. No bo są mordercze i mordują. Nieprawda, one po prostu potrzebują wychowania, więc może podjedźmy do nich i coś porozmawiajmy? Wiesz co, ja może najpierw... Po prostu naprawię ogrodzenie, albo coś. Dobra, co mieliśmy zrobić? Zbudować bunkier. Budujemy bunkier. Nie ma najmniejszego problemu, proszę bardzo. Jak tu się tylko obraca... Znaczy, no potrzebny nam jest bunkier, dlatego, że jak nas rozwścieczone dinozaury zaatakują, no to tak to może... się skończy. O, tutaj. Wiesz co, zastanawiam się, czy się nie przenieść do mojego komputera. Pyk. Już wiem, co się dzieje, więc... Może zaczęłabym sama grać. Skoro uważasz, skoro tak myślisz, skoro chcesz mi to zostawić, biednego... wiedziałem, że taka jesteś, wiedziałem, po prostu... Spodziewałem się tego. Patrz znowu, dinozaur, co z nim zrobimy? No, patrz jak uciekają. O nie! Dlaczego nie powinniśmy coś z nim zrobić, na przykład rzucić mu tą piłeczkę na przykład? Powinniśmy, ale może zróbmy najpierw misję, okej? Okay? Ale... Najpierw się... Czekaj, co to jest? Ale Czoklet, wiesz, to są badania? Tak, może... To jest, dobra, ale, to jest to. Electrified. Ale, proszę, przyjaciół, się skupiam na robieniu zadania, misji. Ale wiesz, że nam ludzie normalnie giną. Okej. Okay. A ja właśnie i wynalazłem... I nam giną. A ja właśnie siedzę w ciepłym centrum badawczym i właśnie wynalazłem nam ogrodzenie z prądem. Więc co tam, że ludzie giną? A dinozaury, że giną? Dinozaury mogą ginąć, mogę wyhodować nowe. Wow. Dobra, ale czekajcie, przede wszystkim to nam się buduje, wybudowało nam się. Aha, potrzebujemy ścieżki. Odtąd dotąd. A słuchajcie, ogólnie samo DLC, bo może powinienem coś o tym powiedzieć. Samo DLC to jest DLC, które dodaje dinozaury i tak jakby bohaterów i kilka innych fajnych rzeczy z pierwszego parku jurajskiego, czyli z tego takiego oryginalnego parku jurajskiego. Ale... Mamy możliwość zmiany skinów dinozaurów, to znaczy możemy na przykład zmienić dinozaura
ze skina z nowych filmów na skina na stare filmy. Ale co? Niech się ludzie nie martwią. Jeżeli ty, właśnie ty, myślisz sobie, że też chcesz przytulić dinozaury, to nie martw się. Jeżeli nie grałeś chyba w podstawową, to tak jakby to też załapiesz. Nie musiałeś grać podstawową i... Znaczy, no tak jak widać, jak my załapaliśmy. Próbuję powiedzieć ludziom, że jest to normalne, tak? I że jak my... O, tutaj coś w ogóle się dzieje. Chwila, Ranger Teams. Aha, możemy mieć więcej samochodzików. A nie chyba, spoko. Wydaje mi się, że tutaj było o tym, że o tych dinozaurach, że możemy im tą piłeczkę rzucać. Znaczy, możemy i tak czy inaczej. A teraz w ogóle zobacz, musimy złapać trzy velociraptory, trzeba je uśpić. Ale nic im nie będzie? Przenieść do velociraptor pen. Chwila, tu jest jeden. Co mamy zrobić z nim? Halo? Jak to się... Uciekł od ciebie, zacząć się boi! Ale jak mam w niego strzelić? On się boi, zostaw jak go! Jak się strzela! No zobacz! Jak się strzela! Dobra, słuchajcie, już umiem, już wiem, co się dzieje. A ja jem, tak, że się nie odzywam. Mamy kolejny... O, teraz zobaczcie, naciska się R i możemy strzelać. No, chodź. Chodź. No, strzelać nie umiesz? O, zatrzymał się! No nie! Dobra. O, kolejny. Chwila... Nie, podjedźmy bliżej. Podjedźmy zdecydowanie bliżej. Chodźcie tutaj. A mogę ja spróbować? Patrzcie, uratujemy gościa! A mogę ja spróbować? Uratuję cię, kolego! Oj, chyba trochę za późno. Ej, ale co się z nimi stanie? Czy one w ogóle... Patrz, no... dostają lek i padają na ziemię. Super. No nie jest tak super. Nie trafiłem. Słuchaj, ale ich się nie usypia na zawsze. Ich się tylko usypia tymczasowo, żeby móc je przenieść do ich klatki. Bo one uciekły po prostu. Zobacz, jaki słodziak chce nas tutaj zabić. O, proszę nie, bardzo, ciach. Nie, ale słuchaj, on to robi... O nie, nasz samochód. Ale Czoklet, on to robi dlatego, że się boi. Nie, bo jest morderczą maszyną nie, do zabijania. Nie, jeżeli nawet do morderczej maszyny do zabijania się nie podchodzi, to ona nie będzie cię atakować. Czekaj, potrzebujemy jeszcze jednego. Dobra. I... Kabuja! No i gdzie uciekasz? No właśnie, gdzie uciekasz? I? Ciach, leży? Leży. Dobra, to teraz patrzcie. Klikamy Transport Teams. Klikamy na niego. I klikamy, gdzie go mamy przetransportować. Do tego... Do ich klatki, prawda? Czokolet teraz udaje, że wszystko wie, bo tak naprawdę wyciął... Tak naprawdę zapytałem się twórcy gry. Dokładnie. Ale nieważne. Dobra, tutaj. Oprócz tego... Klik... I klik, do tej klatki trzeba ich przenieść, prawda? Dobra, to może w międzyczasie jak helikopter po nie leci, to my tutaj postawimy ogrodzenia, ciach, ciach, elegancko. To może ja sobie wezmę kolejne ciastko? To sobie bierz. Tutaj gdzieś jeszcze jest dziura? Nie widzę żadnej dziury, żeby było. Czy to jest wszystko? I co z naszymi dinozaurami? Czy wszystko już jest gotowe? Chwila, ale czy one żyją? Żyją, ale czemu mi tego nie zalicza? 03 Tranquilize. Chwila, czy ja to się robię źle? Chwila, ja miałem ich chyba do tego budynku zanieść, a nie do... O ja! Jeszcze raz! Na budynek muszę kliknąć, żeby do budynka... Nie odzywam do się go... minutę. Albo pół minuty, dlatego że zjem sobie ciastko. Dobra, poczekaj. Trzeba ich przenieść. Znowu. Dobra, wyjeżdżamy. Brum, brum. Otwieramy i... Wolność w bramę. To nic się nie stało. Halo, dzień dobry panowie velociraptorzy. Witam panów, proszę bardzo. Oj, nie widziałaś tego? No właśnie widziałam, ale nie, ja już nie komentuję. Nie widziałaś tego? Jeszcze raz, troszeczkę bliżej. I... No. Czokolwiek, czy ty grałeś w ogóle kiedykolwiek jakiegoś CS-a, czy Overwatcha, czy... Nie mogę się skupić! O! Widzisz? Już mi wychodzi. Dobra. Znaczy, teoretycznie mi wychodzi, proszę bardzo. Za którym się razem trafię, kiedyś? Zobacz. O, idzie się z nami przywitać. Siemanko! O nie, 14. Nie, mam 14% condition, 2%! O. Vehicle destroyed. Ty byś do niego nie podchodził za blisko. Zniszczę nam rangerów. Chwila. Tak! Dobra, można bo kupić. Bo on się próbował obronić, Czokolet. Za 30... Na szczęście wystarczy 30 tysięcy dolarów i kupimy sobie nowych ludzi. Jak to dobrze, że nie musimy się martwić ludźmi, którzy właśnie zostali zabici przez dinozaury. Ale zobacz, jakieś pojawiło się jakieś niskie życie. Czego niskie życie? Niskie życie dinozaura? Nie, niskie życie było tego.
niskie życie samochodu. A, okej. Okay. Okej. Okay. Który tu jeszcze? Ty jeszcze, koleżko. Habuja. Ciao. Wow, za pierwszym razem. Czy to wszystko? Tam jeszcze jeden jest. Halo, co tam się dzieje? Czoklet? Czy on tańczy razem z roślinką? Przepraszam, kwiatku, czemu się tak... gdzie jest ten dinozaur? Nie wiem, pod może? A on leży chyba na ziemi, ale... Co? Przepraszam? Hej, no czasami kwiatki po prostu potrzebują rozładowania emocji, ja to rozumiem, tak? Ale dlaczego ten kwiatek tak... Okej? Zostawmy go, okej? Okay? Mówię teraz do przyszłościowego Czokleta, który będzie to edytował. Proszę, Czoklet, nie każ widzom oglądać, jak robiliśmy to parę razy. Poczekaj, bo ja tu... coś tu jest dziwnego z tym dinozaurami. Zobacz, ten tutaj, on jest w końcu, ja go w końcu strzeliłem, czy go nie strzeliłem? Strzeliłeś go chyba, nie? Okay. Wydaje mi się. No nie. A żeby cię zaatakował. Dobra, uśpiony, spoko, żyjemy. A, nie do końca chyba uśpiony, bo... Uśpiony, one się z opóźnieniem usypiają. Dobra. W takim razie możemy chyba wzywać już nasze kopter-koptery. Kopter-koptery. O, dobra, tylko muszę go tutaj... O, chodzący kwiatek. Proszę go przenieść do tego, a tego ziomeczka tutaj. Już? To wszystko? Okej. No i ostatnie, słuchajcie, zadanie. Ostatnie zadanie to zbudowanie płotów, które... Chyba już zrobiliśmy, prawda? Tak mi się wydaje, przecież jeździłeś i stawiałeś te płoty. A nie, tu zobacz, są takie dziury. Dobra. W takim razie nasze ziomeczki w Rangerze. Halo, ziomeczkowie, jedziemy. Gdzieś tu z tyłu jest... W ogóle troszkę zniszczony, mam maskę rozwaloną. Gdzieś tu była dziura w ogrodzeniu, tutaj. I gdzieś jeszcze? Tak w ogóle mówią do nas, nie słuchamy ich. Serio, ale to chyba wszystko jest. Ja tutaj tak patrzę i wszystko zakleiłem. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz co, może tak być. Po prostu musimy poczekać, aż się timer skończy. Aż się skończy odliczanie. Mhm. To jeszcze 10 sekund. No dobra. 9, 8, 7, 6, coś za szybko 5, liczysz. 4, 3, 2, 1, pyk. O, dobra. Zaliczone. Dobra, udało się. I co teraz? No właśnie, co teraz? Nie pojawia się żadna misja, chyba oni muszą skończyć gadać może? Być może. Czy może coś... O, jest, teraz mission incoming. I? Mission complete! Okej, okay, słuchajcie, udało nam Zajęło się. Zajęło nam to trochę więcej czasu Troszkę niż... dużo czasu. Tak, ale powiem ci tak szczerze, gierka mi się niesamowicie podoba. Niestety kolejnej misji już nie możemy wam pokazać, ponieważ jest to jeszcze niegotowa wersja gry. No ale dobra, moi drodzy, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to myślę, że możecie napisać w komentarzu... Słowo klucz! Ja chcę powiedzieć słowo klucz! Jeżeli ktoś napisze słowo klucz, to dostanie serduszko. Ale po prostu słowo klucz mają napisać? Nie, czy to mają jest... napisać jakieś słowo, Nie, jest to jest słowo... Nie, no właśnie, no chciałam powiedzieć słowo klucz, teraz będę mówiła słowo klucz i wtedy on dostanie serduszko, jak ktoś to napisze. Jeżeli dotrwał do tego momentu, chociaż uważam, że nikt nie dotrwał. Niech napisze uroczy dinozaur. Masz jakiś lepszy słowo klucz? Dobra, niech będzie uroczy dinozaur w komentarzu. I dostaniecie serduszko za to. Plus, napiszcie w komentarzach koniecznie, czy chcielibyście może z tego serię, bo ta gra mi się naprawdę bardzo podoba. A to, że ze mną? Oczywiście Że ze mną tą serię? No nie wiem, jeśli nie będziesz zajęta jedzeniem ciastek, to może ze mną będzie seria. Ale słuchajcie, bardzo mi się ta gierka podoba i myślę, że można by z tego zrobić bardzo fajną serię. Tym bardziej, że ja bardzo lubię dinozaury, więc no cóż, to by było tyle. To by było to, co jesteśmy w stanie wam pokazać z wycieczki z Londynu, bo reszty niestety nie możemy wam pokazać, graliśmy też w inne misje i tak dalej, ale tylko to możemy wam puścić na YouTube'a, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie uroczego dinozaura strzałką usypiającą. Do zobaczenia i cześć!